W tym wideo postaram się odpowiedzieć na pytanie, jakie masz szanse na przejście badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, oczywiście badań lekarskich za alkohol, kiedy do tego alkoholu dołączyły się dwie poważne choroby, a mianowicie dystrofia mięśniowa i depresja. Jedna jest z gatunku chorób narządu ruchu, druga dotyczy Twojego stanu psychicznego. Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza, którego spotkało to nieszczęście. Witam, czekają mnie badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, chodzi o kategorię B i zatrzymanie mi prawa jazdy za alkohol, choruję na depresję i dystrofię mięśniową. Obie choroby mają lekki przebieg, zażywam leki na depresję, jest coraz lepiej. Jeżeli chodzi o dystrofię mięśniową, jestem w pełni sprawny, chodzą tylko lekko z palców, normalnie pracuję. I moje pytanie brzmi, czy przejdę te badania, czy ukrywać te choroby, czy ukrywać, że zażywam leki? Co postępować w tej sytuacji? Mój taki generalny komentarz, zacznę od tego, że do dwóch poważnych chorób dochodzi jakiś problem z alkoholem. No w przypadku tej osoby, tego kierowcy, nie jest to zbyt roztropnym postępowaniem. Nawet chodzi o to, że został złapany i niestety będzie poddany rzetelnym badaniom, a być może te badania w szkole jazdy były takie, no powiedzmy, pobieżne. No do rzeczy jednak, badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy będą raczej rzetelne. Przypuszczam, a nawet jestem pewien, że neurolog zauważy objawy Twojej dystrofii, także lepiej wcześniej rozwiej jego wątpliwości, uprzedź go i przynieś opinię lekarza swojego neurologa prowadzącego, że ta choroba nie upośledza w większym stopniu ustroju Twojego oczywiście i nie jest obecnie przeciwwskazaniem zdrowotnym do prowadzenia pojazdów mechanicznych. I chodzi mi głównie o takie stwierdzenie, że schorzenie nie stanowi zagrożenia w sytuacji kierowania pojazdami. Co do depresji, proponuję dokładnie to samo, czyli postaraj się o opinię lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatry, Twojego psychiatry, przecież jak masz depresję, musisz do niego chodzić. Może to być psycholog i szczególnie chodzi o to, że przeprowadzasz regularne kontrolne badania lekarskie właściwe dla Twojego przypadku. I no, lekarzowi uprawnionemu do badań kierowców chodzi głównie o wykluczenie jakichś zaburzeń osobowości, które możesz mieć, a mających negatywny wpływ na Twoją ocenę sytuacji, na Twoje zachowanie lub jakieś zdolności adaptacyjne. I dodatkowo, bardzo ważna rzecz, musisz wiedzieć, że niektóre leki przeciwdepresyjne no, mogą być przeciwwskazane podczas jazdy samochodem. A nie muszę dodawać, że w kompozycji z alkoholem taki koktajl Mołotowa jest po prostu nieprzewidywalny i to może dotyczyć leku, który normalnie jest dopuszczony do kierowców, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, nie ma przeciwwskazań jakichś farmakologicznych do tego, abyś mógł jeździć autem, oczywiście pod warunkiem, że się przy okazji nie napijesz. No, jak również jesteś u psychiatry, zacząłbym dokumentować jakąś abstynencję alkoholową, nigdy nie wiadomo, czy w WOMP-ie o to nie zapytają. Natomiast to, co Cię interesuje, jaki jest, będzie wynik, trudno mi naprawdę powiedzieć. No, szanse przejścia tych badań, jak Cię złapano po raz pierwszy, masz spore. Mniejsze, jeżeli stało się to po raz drugi, a jeżeli stało się po raz trzeci i częściej, to naprawdę prędzej Cię piorun strzeli, niż takie badania przejdziesz. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli miałeś podobny przypadek wielu chorób, alkohol i WOMP, oczywiście skomentuj to poniżej tego wideo. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w kolejnym filmiku.